Ile ty masz tych Simpsonów? Cztery. Cztery obecnie na chodzie. Piąty jest w trakcie pracy, ale to kolegi. Pozdrawiam Adama, właściciela Simpsona. Czyli ty wszystko grzebiesz, wszystko robisz w Simpsona? Wszystkie prace wykonuję osobiście. A pokażesz, opowiesz, co tam włożyłeś do swojego teraz, tego Simpsona, którym przyjechałeś? Wszystko mogę opowiedzieć, no wszystko chodź. Pokazać. Wszystko mogę opowiedzieć, wszystko pokazać. Mogę go rozmontować. Całego rozbierzemy? Spokojnie. Moment, poukładamy na trawie. Kiedy się zaczęła przygoda z Simpsonami? 86 rok. 85, 86 rok. To 86, 5 miałem CZS 175 już. A ty miałeś Simpsony, a ja tylko mogłem pomarzyć. Nigdy nie było mnie stać na takiego Simpsona. Nigdy. Pierwszy mój Simpson to był Simpsonem Schwalbe. Simpson Schwalbe, nówka przywieziony z Niemiec. Od Polaka, który pracował w Niemczech, jeszcze były marki. Czyli nieźle zarabiałeś już w tamtych czasach. Powiem tak, zarobki to były inne sprawy, a jeżeli chodzi o kupno, to nawet troszeczkę musiałem pożyczyć sobie kasy, a później oddawać, nie? Tak to kiedyś było, nie tak chodziło się do banku, tylko się pożyczało. Ale porównanie było takie, że jesienią kosztowała CZ-a 350 nowa w sklepie w Rolniku, kosztowała 4000 zł. 4000 zł, które kuzyn ją kupował, a inflacja była tak potężna, że ja na wiosnę za Simpsona dałem 120 tysięcy. Ojany. Taka była inflacja. Taka była, no. Ale do dziś dnia żałuję, że go sprzedałem. Był w takim samym kolorze jak ten. Tylko Schwalbe na kołach 16, taki jak Enduro. A powiedz Czesław, to jest oryginalny kolor? Tak, kolor oryginalny według RAL. Malowany, przemalowywany był? Tak, malowany, najpierw piaskowany, malowanie, proszkowe. Malowanie, piaskowanie, proszkowe. Jak on wygląda tu w całości? SR50. Tak, SR50. Może na wstępie, może odpalimy? No nie ma problemu. Kluczyk z boku, kranik, Czesław. Czy to się uda? Czy to się uda? Czy to się uda? Czy to się uda? Będzie live, czy nie będzie? Będzie. Jest! Tak ma być. A pokażesz, jak to się kręci? Ile ty natoskałeś kilometrów, powiedz? Ile on ma? 18 tysięcy? 18 tysięcy. Od chwili. Momentu wymiany licznika, bo stary był no niestety tak mocno zniszczony, że trzeba było tylko kupić nowy, założyć. Ile on ma w ogóle przejechane? Z 50 tysięcy jak nic. 50? Z 50 jak nic. Powiedz, co tutaj włożyłeś? Tu złożony jest całkowicie cały silnik nowy przeze mnie. Począwszy od karterów, łożysk, skrzyni biegów, to jest skrzynia biegów. 5 ZT Tuning Germany, zapon WAPE sportowy, cylinder Nikasil 70, który tłok tu jest na jednym pierścionku, który bardzo szybko wchodzi na obroty, czyli Newtony robią pracę, robią przyspieszenie, robią moc. Pięknie on się wkręca. Pięknie się wkręca, zresztą tak. To było słychać podczas rozmowy. Tak, przez telefon. Nią podczas jazdy. Tylko chwyciłem za klamkę i dodałem gazu i to było to. Reszta no wszystko to jest moja praca, nie? Reszta to jest wszystko moja praca. Elektrykę sam robiłem. Od podstaw, wszystko. Mało tego, wszystko to musiało być tak sprawne, żeby badania techniczne przeszedł, żeby nie było żadnych zastrzeżeń. Każda żarówka, każdy styk, wszystko to musiało być oczyszczone. Ponieważ no, elektronika wymaga wszystkich styków dokładnie, bo później coś działa, coś nie działa, coś się psuje i tak dalej. Więc tu wszystko musi być perfekt, żeby tak to działało, żebym się nie obawiał jeździć po kraju. Ze względu na dołożenie kufra, a przykładowo jest samochód ciężarowy czy kierowca autobusu, no niestety nie widzi z tyłu reflektora światła stopu,
dołożony specjalnie z atestem światłostop na kufrze, żeby lepiej było widać, dla bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo u mnie to jest pierwsza sprawa. To jest najważniejsze dla mnie. No tak jak mówię, wszystko, zbiornik paliwa jest tu, mogę otworzyć, pokazać. Do wszystkiego są kluczyki. Zamykane na kluczyk. Proszę. Tu jest akumulator, kable, bezpieczniki. Tu mam komplet kluczy. A nie macie kawałka rurki, żeby mi kierownicę w becie wyprostować? Tu jest urządzenie. Jakby mi ktoś przykładowo podprowadził Simpsona, to przy pomocy telefonu znajdę go w ciągu 15 minut. O, GPS. Dokładnie. Tak trzeba się zabezpieczać, no niestety. Takie czasy na. Ale to są, to nie są Niemcy, tu ci nie ukradną Simpsona. Na razie. Na razie. Na razie. No tak, nie wiadomo co będzie za parę lat, nie? Co tu mogę więcej pokazać? Dołożona jest, powiedzmy, ładowarka do telefonu. Włączenie. Mogę sobie włączyć. Pokazuje mi obecnie napięcie na akumulatorze, ile jest. Dodatkowy jest wentylator. USB, dwa USB, tak. Tu masz na ten. Dokładnie. I na dodatkowy zapalniczkę. Wentylator jest założony. Dodatkowe chłodzenie. A, tu jest ten wentylator. Dodatkowe, no. Tu jest specjalnie to otworzone na trasę, tak? Żeby tak, na trasę i to lepsze chłodzenie to było. Wentylator i te dodatki, które są moim wymysłem, sam sobie wszystko ogarniałem. Nieraz trzeba było kupić 2-3 wentylatory, dopiero czwarty był dobry. O! No bo albo były za słabe, albo tam coś się rozleciało. A teraz jest to pozabezpieczane odpowiedniej mocy. Odpowiednie chłodzenie i wszystko tak jak widać. Tyle kilometrów przeszedł i jeden strzał i pali i gada. I to mnie cieszy. To jest zapłata za moją robotę. Tak, kurde. No. Tyle serca i pracy włożone. Dokładnie. Przede wszystkim tu nie liczy się, nie do końca liczy się kasa, liczy się, powiedzmy, pasja, liczy się włożenie serca. Tak. Ile się od siebie da do tego. A jeszcze powiedz, Czesław, jeżeli chodzi o opony, ty Brickstone, tak? Brickstone, tak, Brickstone. Ze względu na to, że właśnie to jest zrobiona wersja typu turystyk na dalekie trasy, o czym jest w tej chwili dowód, że jutro kończę wizytę na Bałtyku, to do przejechania mam około 600 km w jedną stronę. Myślę, że tam poodwiedzam trochę znajomych, chłopaków. W sumie w ciągu tygodnia, zanim wrócę do domu, przybędzie pewno około 2000 km. Podziwiam Czesław. Jest coś fajnego. Cóż, trzeba żyć, trzeba się cieszyć tym, co mamy. A powiedz mi, no wiadomo, no czas, praca, to wszystko, nie? Ale same te rzeczy, które tutaj włożyłeś w tego Simpsona, jaki to jest koszt? I który to jest rok w ogóle? To jest koszt jest... nie da się tego tak w 100% przeliczyć na koszty, bo dla mnie satysfakcja jest większa niż koszty. No cóż tak. Tego? No dzisiaj masz pieniądze, jutro albo ktoś coś zrobi złego i już są problemy i już kasy nie ma. Kurde, tak to, patrz jak mądrego tak dobrze to, posłuchać. A tak to po prostu, no cóż, coś się zrobi... Pierwszy raz ktoś nie powiedział ile wydał. Nie jestem w stanie w tej chwili, no jest doinwestowane na maksa, przede wszystkim silnik. Wszystko na maksa. Tak, przede wszystkim robiłem to troszeczkę na raty właśnie ze względu na koszty. Najpierw zrobiłem sobie fajny silnik, na którym przetestowałem w jeździe na Bieszczady i nie tylko, na rajdy różne. Obecnie lecę na Bałtyk, jak wiadomo, i cóż, nie miał wizualki, trzeba było mu zrobić wizualkę, czyli co, cały drobny mak poza silnikiem, demontaż, piaskowanie, malowanie proszkowe, no i udało się złożyć takie cudo, które mnie teraz wozi bezawaryjnie na takie dalekie trasy. A ja mogę się... Ja to jestem wdzięczny. A ja mogę się, Czesław, przejechać teraz? No nagrasz mnie sam osobiście? No czemu nie?
Albo Max? Nie ma problemu. Max, to od razu reakcję nagraj Czesława na tą moją jazdę, bo wiesz, jak tu zgaśnie, to i tak nagrywa, nie? Spokojnie, nie ma problemu. Nie ma problemu. Tylko nie na koło. Nie, no nie w życiu, nie ma takiej opcji. Kluczyk nie przekręcony. To jest moja pierwsza jazda z Simpsonem. Nigdy nie jechałem z Simpsonem. Skuterem. Naprawdę. Nie ma to tyle mocy co enduro, ale frajda jest. Tak jest. Naszego kolegę, który tam jeździ na moto. No chłopaki, moja pierwsza jazda na Simpsonie. To daje. Teraz. Czekaj, że stopy muszę podprowadzić. Nie chyba. No nie, to tak do kopka. Tak, to. Już nie. Który to jest rocznik, jeszcze powiedz? 93. Czyli tu jest przedni, tak? Tak. Tu sprzęgło. No. Jezus Maria, ja nie wiem, czy ja dam radę wszystko. Dasz radę. Jedynka do przodu. No. O. Więcej gazu. O, coś chyba popsułem. Nie, cię nie zepsułem, spokojnie. Czekaj. Czemu on mi nie chce na obroty wejść? Może za mój lat nie puścił, albo coś, wiesz? Nie zabiegł? No. Nie zabiegł? Nie. Poczekaj, zejdź. Tego, kopnę, przytrzymę go trochę, niech go przepali. Muszę go przytrzymać, żeby przytrzymę. No. Jakby paliwa nie dostawał, nie? No, teraz ma. No teraz tak.
ale jak on zakręci, pan nie zwolni. Nie, nie ma się do tego. No trochę w prawy trzeba do niego, nie? Nie. Do wszystkiego trzeba. Pewnie bym się nawet, że ta też bym nie wiedział, jak nacisnąć, z jaką siłą i tak dalej, ale to jest drobiazg. Ale jak on się ładnie kładzie? To są zawdzięczamy to właśnie tym gumom Brinkston. Gumy Brinkston właśnie to zapewniają, że człowiek się czuje pewnie. No, ale ci powiem, lepiej się nim wchodzi w taki, wiesz, zakręt niż tym. No. Dragsterem. Naprawdę, bez kitu ci mówię. Tak, jest super. Ja jestem zadowolony, jestem mega zadowolony. No. Super, dzięki Czesław. Ja też dziękuję za dzisiejszy dzień. Jeszcze spróbuję ten, jeszcze go na stopę postawić. Pomalko. Ale no, kiedyś no, sobie no, taki... No, tylko trzeba przytrzymać, no i do no. tyłu, i do tyłu. Jest. Wszystko było, bo na biegu. Kiedyś sobie taki kupię. Wszystko było, bo był na biegu, ale to nie ma problemu. I z Kubą w Bieszczady. No. To dzięki jeszcze raz, spokojnie. Chłopaki. Dzięki Czesław, że opowiedziałeś. Nara. Super jazda.